Cześć, jestem Rafał. Będę to powtarzał przez pierwsze 100 odcinków Akademii Magii, tylko po to, abyście już więcej nie mylili mnie z Adamem Małyszem. A w trakcie naszego dzisiejszego spotkania poznacie sekret triku z wędrującą monetą. Aby wykonać ten efekt, monetę kładziemy na prawej dłoni, następnie przekładamy ją do dłoni lewej i wrzucamy do rękawa. Moneta powędruje jednym rękawem, przeleci do drugiego i gdy delikatnie potrząśniemy ręką, z powrotem wypadnie na prawą dłoń. Sekretem tego efektu jest połączenie dwóch wcześniej poznanych chwytów. Jeden to palmowanie, a drugi to French drop. W tym momencie wykonany troszkę inaczej. Prześledzimy teraz dokładnie wykonanie tego triku. Na początek monetę kładziemy na prawej dłoni. W momencie, gdy odwracamy dłoń, musimy złapać monetę w palmarz. Ten ruch jednocześnie łączymy z French drop, czyli złudnym zabraniem monety drugą ręką. Lewa dłoń pozostaje pusta, a moneta jest tutaj w palmarzu. Musimy zrobić to jednocześnie i dość szybko, aby ten ruch był naturalny. Czyli jeszcze raz. Moneta, kładziemy monetę, jednocześnie przejmując w palmarz, stosujemy drugi chwyt. Odwracamy dłoń i udajemy, że wrzucamy monetę do rękawa. Moneta przez cały czas jest tutaj w palmarzu. Sugerujemy teraz naszemu widzowi, że moneta wędruje jednym rękawem, przelatuje do drugiego i w momencie, gdy potrząsamy ręką, puszczamy monetę z palmarzu na palce. Jeżeli zrobimy to jednocześnie odwracając dłoń, wówczas nasz widz zauważy ruch monety i będzie przekonany, że moneta wypadła z rękawa. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam na kolejne spotkania z Akademią Magii. Tak, aby nasze wspólne spotkania nie były ani zbyt trudne, ani zbyt nużące, w trakcie kolejnego spotkania nauczymy się bardzo prostej sztuczki z przeskakującymi gumkami. Zapraszam!